Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Lipski, reprezentuję Pomorskie Stowarzyszenie Integracji Kultury i Sztuki Jeden Świat w Sopocie, które jest współorganizatorem Festiwalu Kultur Świata, Okno na Świat. Jest to 7. edycja tego festiwalu, która nosi nazwę Transborders, czyli poprzez granicę. Nasze stowarzyszenie we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury, które jest głównym organizatorem całej tej imprezy, zaproponowało w tym roku udział artystów, którzy poprzez swoją sztukę, poprzez swoją muzykę reprezentują różne kultury, różne tradycje, ale pokazują to w inny taki niecodzienny, można powiedzieć, sposób. Świat się staje globalną wioską, ludzie poznają to, co się dzieje dookoła, za granicami. Mamy możliwość spotkać się z tym również u nas, więc uważam, że to było jak najbardziej trafione, taka propozycja. To wielkie wydarzenie i wielki sukces. Dariusz Jędkowski, w capoeira znany jako Pirikitu, dokładnie stażer, profesor Pirikitu, trenuje capoeira od 16 lat. Co robiliście w ramach festiwalu Okno na Świat? Ja prowadziłem 2 dni warsztatów, 2 dni zajęć podczas tego festiwalu, podczas tego projektu Okno na Świat i prowadziłem zajęcia stricte capoeira. Pokazujemy capoeirę w całości, czyli jest to połączenie i sztuki walki, i tańca, i akrobatyki, i muzyki, rytmu, przede wszystkim dobrej zabawy. A jakie macie wrażenia z tych warsztatów? Pozytywne jak najbardziej, aby więcej i częściej. Mamy nadzieję, że wyszło spoko i dobrze.